Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy testować poduszkę masującą firmy Medifor. Gdy widzimy opakowanie, widzimy fajną poduchę, napis poduszka masująca, nakładka akupresurowa, funkcja rozgrzewania, shiatsu, masaż wibracyjny, cztery głowice masujące, dwa kierunki pracy. Co mnie zastanowiło, co to jest to shiatsu całe? A mianowicie chodzi o to, że to jest masaż palcami. Także to ma masować, jakby ktoś nas masował palcami, a my to zaraz sprawdzimy. Otwieramy pudełko. I w środku znajdujemy zasilacz 12 V, który nam nie będzie przydatny, bo nas może pomasować co najwyżej w samochodzie. Zasilacz 230 V i ten nam się przyda, wepnę go za chwilę do kontaktu. Oraz poduszkę. Poduszka z folii. No i prócz poduszki instrukcja, ale ta nam się raczej teraz nie przyda. Na pierwszy rzut oka widać, że na poduszce mamy, po prawej stronie poduszki mamy trzy przyciski. Trzy. Pierwszy u góry od podgrzewania, drugi od włączania, a trzeci od wibracji, czyli mamy trzy opcje. Włącz, wyłącz, podgrzewanie, wibracje, czyli poduszka może, a zresztą zobaczmy sami. Wpinamy do gniazdka 230 V zasilacz. Kabel jest dosyć długi, więc spokojnie potrzeba jakichś większych kombinacji, żeby sobie wrzucić na przykład do łóżka taką matę masującą. Wpinamy się. Klik. Teraz wtyczka. A, co jest jeszcze istotne. Z tyłu mamy taką taśmę, która pozwala na to, żeby zamocować masażer do krzesełka, co zaraz uczynię. Ale uruchamiamy jednym przyciskiem. Co jest jeszcze istotne, to jest bardzo fajny patent dla osób starszych, ponieważ nie potrzeba 30-stronnicowej instrukcji obsługi, jak to obsłużyć. Tylko jest to naprawdę bardzo intuicyjne i dlatego jeśli szukacie prezentu dla osoby starszej, która potrzebuje mieć fajne, proste urządzenie, to będzie rewelacyjne rozwiązanie. Ja już prawdę powiedziawszy widzę ten masażer dla mojej babci, bo no skarży się, że czasem ją tu boli, czasem ją tam boli. A ciekaw jestem, jak to w jej przypadku będzie działało. Ale skupię się teraz na sobie i na tym, żeby wam ten masażer pokazać. No to co, jedziemy z koksem? Jedziemy. Gotowi? Gotowi. Ciak. Wow. Słyszycie? To są właśnie wibracje. Wibracje i te wibracje możemy wyłączyć za pomocą przycisku. O, i wibracji nie ma. A teraz wibracje są, a teraz ich nie ma. A teraz są. Ale dobra, wyłączymy, żeby nam nie przeszkadzało. Kulki świecą się na czerwono, a to znaczy, że mamy włączone podgrzewanie. Ciach, wyłączamy podgrzewanie. Ciach, włączamy podgrzewanie. Podgrzewanie jest fajne, jeśli na przykład mamy gorsze krążenie, chcemy się rozgrzać, chociaż terapeuta, fizjoterapeuta ze mnie kiepski, ale to znaczy, no, Jezus, to jest proste i logiczne, nie? Przynajmniej tak by się mogło wydawać. Co jest istotne, te kule naprawdę są mocne, co wam za chwilę udowodnię. I jak mam być szczery, to dają radę. Ale wyłączamy sobie podgrzewanie, jak widzicie, jestem w krótkim podkoszulku, jest naprawdę ciepło. I wyłączamy sobie też matę. Czyli no, proste, tak, że każdy sobie z tym da radę. Myślę, że nawet taki młody człowieczek bez problemu ogarnie. No i teraz tak, po co stosujemy taką matę? Żeby się wymasować. Czyli w szerokim pojęciu, żeby nam było miło, komfortowo, żeby rozluźnić mięśnie i tak dalej. Jak na przykład nie lubicie, jak was ktoś dotyka, to taki masażer będzie idealny, bo po co jeździć do... No to znaczy, no wiadomo, że taka osoba masująca masuje inaczej, nie? No ale tu mamy zawsze opcję, która będzie z nami o każdej porze dnia i nocy. No to co? Mocujemy. Sprawdzamy. Najpierw w krzyżu. Jak to mówią, łupie mnie w krzyżu, jedziemy. Działa, bardzo mocno działa, ale sprawdźmy, czy mocno działa. Ja się zaprę. O, skubany! Czujecie, to są wibracje, ale to jest naprawdę mocne. To nie jest, wiecie, takie chińskie masażery,
mają to do siebie, że jak je dociśniemy, to one robią i nie dają rady, a tutaj jedzie z koksem z nami równo, więc jak lubimy sobie się mocniej pomasować tu i ówdzie, aż mnie grzenie. Dobra, grzenie wyłączone. Wibracje też, żeby mnie było lepiej słuchać. No to jak lubimy się pomasować tu i ówdzie, no to możemy sobie dać mocny wycisk. Przyznam szczerze, mam jedno miejsce, które mnie trochę napierdziela. A ten masażer daje radę. Powinienem się teraz uśmiechać i powiedzieć, wow, jest zarąbista, ale powiem szczerze, to jest naprawdę mocne. I daje po plecach pozytywnie. No ja nie jestem miłośnikiem masażu, więc... no nie powiem, że mam do tego wątpliwości, bo nie, teraz mnie masuje w drugą stronę, ale powiem wam, że to naprawdę mocno masuje i daje radę. Czyli tak, prosta obsługa, mega mocny masaż, ale jak mocny? Ja ważę 73 kg obecnie, bo za jakiś czas może się to zmienić, w górę albo w dół. No i co, spróbuję na tym usiąść, nogi do góry i zobaczymy, czy te kulki, cztery, które tam są, dadzą sobie radę, żeby pomasować, jakie obciąży 73 kg. No to co? Próbujemy! Zobaczcie, kulki działają. Możemy je sobie nawet podgrzać, żeby tak ładnie świeciły. Siadam na nie. O kurczę, nogi do góry. A te masują. Zaraz jeszcze się tak ułożymy. No, dają radę. Nie jest im zbyt łatwo, ale skubane działają. Delikatnie zwolniły, jak sobie tak wgniotłem się w nie pośladkami, ale walczą, walczą. Ledwo, ledwo, ale walczą. No dobra, myślę, że aż ktoś tak ciężki na nich siadać nie będzie, nie, ale dają radę i co najważniejsze, ciągle pracują. No, myślę, że nikt nie przewidział tego, żeby na tym siadać, bo to się raczej stosuje jak się leży i faktycznie tutaj naginają bardzo mocno, no ale usiadłem na nimi 74 kg, 3 w sumie, dobra, 3. Nie. No i masowało dalej, w związku z czym faktycznie ten power jest dosyć fajny i daje radę. Masowanie? No jest przyjemne, to trzeba przyznać. W związku z czym prosta obsługa, masażer silny, nie taki wiecie, za chwilę nie działa. Funkcja grzania, funkcja wibracji. Czego chcieć więcej? Możemy używać w podróży, zasilanie 12V. Możemy również używać w domu, zasilacz 230. Łatwy, prosty montaż. Zobaczcie, teraz mogę sobie go dać wyżej. Masuje mi plecki, tam pod łopatkami. Więc łatwo go ustawić tam, gdzie chcemy. Kurczę, prostszego chyba być nic nie może, jak mam być szczery. Więc co? Czy mi się podoba? Tak, podoba mi się. Jest prosty, skuteczny. Bardziej nie testuję tego z myślą o sobie, tylko z myślą o starszych. Takich, wiecie, szukacie czegoś na prezent, ale chcecie kupić coś praktycznego i no co, kolejne jakieś ciuchy, piżamkę, skarpetki, ile można, nie? A tak to kupicie taki masażer i to będzie fajny i miły przyjaciel w codziennym użytkowaniu, w związku z czym kurczę, no daję radę. Jak mam być szczery, fajne. Naprawdę fajne i podoba mi się to, w związku z czym, co, jestem na tak. Prosta obsługa, funkcja podgrzewania, wibracji, mega intuicyjny zestaw, który nie sprawi nikomu problemu. Taki zestaw od firmy Medivon. Poduszka masująca z czterema głowicami. Fajne? Fajne. Proste? Proste. Korzystaj gdzie chcesz. W domu, biurze, w samochodzie. No, także jak widać jest ok. Wymiary to 40 x 40 x 8 cm, a waga to niecałe 2 kg. Super, super. Mi się podoba. Idealny na prezent. Jeśli wam się podobało, dajcie mi o tym znać w komentarzu. Będziemy testować takich wtedy sprzętów więcej. W sumie to ja będę testować. A dla mnie to też jest fun sprawdzić takie rzeczy, jak na przykład mata masująca. Dzięki śliczne, koniecznie zapuśćcie suba i do zobaczenia już niedługo. Cześć, hej!